Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra i stadion były dziesięciolecia, czyli teraźniejszy narodowy, wsławiony tym, że tu Świadkowie Jehowy mieli największe w swoim czasie kongresy. Był w roku 83, 85, proszę Państwa, tak, w 85 roku był stadion, był kongres międzynarodowy, że z 13 krajów świata, włącznie też ze Stanami Zjednoczonymi, też z USA przybyli, z Rosji, z Władywostoku, zewsząd byli Świadkowie Jehowy na chyba 3 czy 4 dni, to były takie potem już czterodniowe kongresy Świadków Jehowy. No i wtedy myśmy śpiewały do mikrofonu we trójkę. Ja, Tadeusz Fonderski, ja, Asia Ruszkowska. Spójrz, spójrz na zastęp Boży, uwolniony spęd. Także proszę Państwa, coś niesamowitego. Spójrz na zastęp Boży, uwolniony spęd. No teraz ja jak mam tę chrypę od miesiąca i ten wiatr wieje dzisiaj znowu. Znowu jutro będę musiała leczyć gardło i dużo ludzi chorych jest na gardło. Normalnie na grypę. No, radio, to znaczy nie, może nic nie jest, ale tylko to gardło, że jest zawiane. Państwo zobaczą, tam błyska nad stadionem dziesięciolecia już błyska. Będzie wiało, będzie lało i co, jutro będzie dopiero. Ludzie bardzo są chorzy. Teraz Państwo zobaczą, jak to błyska. Nad stadionem dziesięciolecia. Nad. Jak sobie wyobrazić można Armagedon? No bo wielki ucisk to będzie zniszczenie religii wielu. Tych wielkich sekt. A to tej z IV wieku, co tu widzieliście Państwo tego wszystkiego na moście Poniatowskiego. Dużo, dużo, dużo drogi szerokiej, która wiedzie na zatracenie. No bo wąska jest droga, która prowadzi do życia wiecznego. Zaraz jeszcze raz skoncentrujemy uwagę Państwa na wąskiej drodze świętych Świadków Jehowy, którzy są w Anglo-Ameryce. Białystok już tam są, gromadzą się, proszę Państwa, aby przeżyć Armagedon, jak błyska, widzisz. Błyska i tumani, na nic, na nic, na nic, na nic. Słodki jest ten miód, złudny jest ten miód. Gdy zaklei usta, w oczach denna pustka. Chciwość, pazerność tego świata. Mała inteligencja, mały rozumek, Jasia. Gdy każdy chce mieć Mercedes, gdy każdy chce jeździć, a nie patrzy, że efekt cieplarniany daje się we znaki tak, że już cały świat będzie zalany wodą, kataklizmy, a te burze, a te wiatry, a ta pogoda teraz to co? 40-stopniowa. W Polsce czegoś takiego nigdy nie było. A no to.